Witam Państwa niezwykle serdecznie. Zapraszam na świąteczno-noworoczne spotkanie z panem doktorem Jerzym Targalskim. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, tych, którzy nie wiedzą, że pan doktor został odznaczony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Jakie odznaczenie pan otrzymał, panie doktorze? Otrzymałem Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. I ten krzyż pan doktor dostał, jak Państwo widzą na ekranie, tutaj tak właśnie. Pan doktor dostał ten krzyż po 11 latach, bo 11 lat temu został złożony wniosek, uwaga, przez Solidarność Walczącą. I czekał w swojej kolejce. Pewnie wiele takich wniosków jest. Pan prezydent sukcesywnie oznacza zasłużonych ludzi, bo pan doktor jest naprawdę zasłużoną osobą, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość. Pomimo, że jest trzecia RP, to jednak już to nie jest komunizm. Jacek Sobala twierdzi, że pan prezydent przeczytał książkę Wschodni Gambit, wzorowana na postaci pana doktora. Profesor Nielsen to jest pierwowzór wzięty właśnie z pana doktora Targalskiego. I zachęcam notabene do przeczytania tej książki, proszę państwa, bo podobno jest bardzo ciekawa. Jako autorka nie mogę powiedzieć obiektywnie, ale ci, którzy przeczytali, tak twierdzą. Panie doktorze, jak pan wspomina tę walkę z komunizmem? Jako najlepszy okres mojego życia. To było najciekawsze i najprzyjemniejsze. Dlatego, że był pan młody przede wszystkim, bardzo młody, to trzeba podkreślić, a wracanie do czasów młodości jest niezwykle przyjemne, w dużej mierze. Nie tylko dlatego. Dlatego, że wtedy sądziłem, że to ma sens. I dlatego się pan zapisał do partii. Miał pan rozwalać partię od środka. Nie udało się. Okazało się, że był to właśnie... To było wcześniej. To były mrzonki młodych ludzi, co się im wydawało, że jak wprowadzą swoich agentów do PZPR-u, to ten PZPR zostanie rozkuty od środka. Nie udało się, panie doktorze. No oczywiście, że się nie udało, ale nabrałem doświadczenia dużo i dużo kontaktów pozawierałem, jeżdżąc na obozy młodzieżowe. To wszystko potem pozwoliło mi rozwinąć działalność. A jakie kontakty pan wtedy nawiązał i co pozwoliło panu rozwinąć działalność? No kontakty przede wszystkim z kolegami i rówieśnikami, dlatego że w tej chwili wiele osób myśli historycznie. Im się wydaje, że sytuacja z pierwszej połowy lat 70. przypominała późniejszą i przykładają późniejsze matryce do tego, co się działo po odejściu Gierka do władzy. Pamiętam, że kiedy usiłowałem przekonać kogokolwiek w 71 roku, że Gierek skończy jak Gomułka, to uważano mnie za wariata, który niczego nie rozumie i na niczym się nie zna. Podobnie jak w stanie wojennym, kiedy przekonywałem, że komunizm za kilka lat upadnie, też byłem uważany za wariata, który się na niczym nie zna i niczego nie rozumie. Także problem polega na tym, że nie można jakby wyprzedzać stanu przeciętnej świadomości politycznej. No ja myślę, że Gierek skończył gorzej niż Gomułka, ponieważ Gierek trafił do internowania. Wtedy już media były zupełnie inne. Była ta siła medialna, powoli się rodziła, gdzie był Gierek przedstawiany tak, jak był przedstawiany. Został odosobniony, był w odosobnieniu. Usiłowano mu zrobić sprawę przecież prokuratorską. O tym wiemy, więc skończył dużo gorzej niż Gomułka. Tutaj pan tego do końca to były takie zabiegi propagandowe, wie pani. W praktyce to mu nic nie było, podobnie jak Gomułce. Więc chodzi to o to, że stracił władzę, tak? W wyniku sterowanego buntu społecznego. To jak w 70 roku w wyniku sterowanego buntu społecznego władzę utracił Gomułka. Tyle, że wtedy, w 70 roku, jakby to powiedzieć, no, bezpiecznie udało się nad wszystkim zapanować i wszystkim sterować do końca, a w 80 roku się już nie udało sterować do końca. Wróćmy do tego pana epizodu z pana życia, PZPR, obozy młodzieżowe. Czy poznał pan osoby pokroju, no nie wiem, Włodzimierza Cimoszewicza, którzy później bardzo wysoko zaszli w tej hierarchii partyjnej, czy nie? No czy ja się raz z Cimoszewiczem spotkałem. A w jakich okolicznościach? Słucham? W jakich okolicznościach? W siedzibie organizacji młodzieżowej na uniwersytecie.
i zrobił na mnie bardzo negatywne wrażenie takiego partyjniaka, bo przy mnie zapytał się mojego szefa w organizacji, czy on jest nasz, więc już wiedziałem. I co, jaka padła odpowiedź? Nie pamiętam, mówiąc szczerze, jaka padła odpowiedź. Czy powiedzieli, że pan jest nasz? Bo to jest bardzo ciekawe. I to i później co było? Potem właśnie było to spotkanie. Nic nie było, dlatego że ja się z Mosiewiczem nie widziałem. To było takie przelotne spotkanie, ale zapamiętałem go sobie. Więc po prostu ten okres, kiedy jeździłem na obozy młodzieżowe, to pozwolił mi nawiązywać kontakty z moimi rówieśnikami z innych szkół. I potem to wykorzystałem oczywiście, jak powstał Komitet Obrony Robotników do rozpowszechniania bibuły. A czy ludzie się włączyli właśnie na przykład w KOR, w rozpowszechnianie bibuły, czy nie? Czy byli tu już takimi twardymi, czy już byli takimi ukształtowanymi, twardymi partyjniakami? Ale pani Doroto, na obozy młodzieżowe się jeździło po to, żeby podrywać dziewczyny, a nie ze względów ideologicznych. I co było na tych obozach? Bo to się coraz bardziej ciekawie robi. Na tych obozach to były zabawy plus tak zwane szkolenie ideologiczne. A czy było knucie, czy nie? Już wtedy? Nie, to nie ten etap. Proszę panią, w pierwszej połowie lat 70. Wszyscy popierali Gierka. Gdybym próbował knuć, to by się to dla mnie źle skończyło. Ja tylko próbowałem badać, jakby to powiedzieć, nastroje i z tego nic nie wychodziło. Wszyscy popierali Gierka, naród kochał partię i ludzie, którzy tego nie rozumieją, to nie rozumieją, na czym polegała ewolucja społeczeństwa polskiego. Dopiero zmiana zaczęła następować w 1974 roku i taki zasadniczy zwrot nastąpił po zduszeniu buntu czerwcowego w 1976 roku. A przedtem to było zupełnie inaczej, więc opowiadanie jakiejś działalności przed 1976 rokiem to są bajki, bo jak mówię, nie było na to żadnego zapotrzebowania społecznego. Panie doktorze, ale jednak to było, już to były lata po grudniu 70, którego właśnie rocznicę 50 obchodzimy. Ludzie przynajmniej na wybrzeżu pamiętali wypadki grudniowe. Ludzie pamiętali, ale ja mówię, jakie były nastroje wśród moich rówieśników. Wie pani, nawet w 68 roku, jak tłumaczyłem kolegom w szkole w średniej, bo wtedy poszedłem do szkoły średniej, że inwazja na Czechosłowację to jest skandal, to wszyscy przekonywali mnie, że absolutnie nie, że tak trzeba było zrobić, bo Niemcy grozili i tak dalej. Więc to pokazuje siłę propagandy komunistycznej. Mówiąc szczerze, nie udało mi się nikogo przekonać, że najazd na Czechosłowację był niesłuszny. Więc teraz przykładanie współczesnych matryc do tamtych czasów jest absolutnie bezsensowne. I ja mówię nie o jakiejś młodzieży pochodzącej z elity partyjnej, tylko normalnych młodych ludziach, tak? Wywodzących się z przeciętnych polskich rodzin, od robotniczych do inteligenckich. Panie doktorze, chciałam jeszcze dopytać odnośnie tych nastrojów, ale tak samo podejścia i poglądów. Połowa lat 70., jeszcze przed 76 rokiem, ale właściwie też po, podejście do Niemców, do Republiki Federalnej Niemiec, bo z przekazów historycznych wynika, że jednak bardzo dbano o kultywowanie pamięci o II wojnie światowej, o złych hitlerowcach, złych Niemcach. Był jeszcze wtedy przecież Moczar, ten duch Moczara się cały czas unosił. Jak to było w zwyczajnym społeczeństwie? Nie mówię o tych górach partyjnych, tylko jak ludzie odbierali i Republikę Federalną Niemiec, tą ideologię. Ja gór partyjnych nie znałem, więc ja nie mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, jak było w klasie. Właśnie o to się pytam. Tak dalej. Więc przede wszystkim należy odróżnić lata 60. od lat 70. Lata 60., lata gomułkowskie, to były lata propagandy, nie chcę powiedzieć antyniemieckie, bo to
źle by teraz zabrzmiało, ale to były lata, kiedy tak zwani rewanżyści z Bonn królowali w propagandzie, tak? I wspomnienia wojny były jeszcze bardzo żywe, bo przecież to 45, a 60 powiedzmy 5, to 20 lat różnicy tylko, tak? Więc ktoś, kto miał 20 kilka lat, miał teraz 40 kilka lat, czyli był no, w kwiecie wieku. Więc lata 60 to były lata nastrojów antyniemieckich z całą pewnością w społeczeństwie. Chociażby wspomnimy list biskupów, prawda, z jaką strasznym się oddźwiękiem spotkał, prawda? Tak, tak pamiętam wtedy, bo no, byłem przy tym, jak mój tata w tam jakichś dyskusjach prywatnych bronił listu biskupów, to wtedy nie była taka sprawa jasna, że społeczeństwo popiera prawda, pojednanie z Niemcami. Nie, były nastroje antyniemieckie i propaganda antyniemiecka. Ci rewanżyści Hubka i Czeja królowali oczywiście. Natomiast po roku 70 ta sytuacja się zmieniła, bo przede wszystkim zaczęły się wyjazdy do Niemiec, tak? Propaganda mówiąca o zagrożeniu niemieckim zależała, a w zasadzie potem nawet znikła, bo ja już jej nie pamiętam w latach 70., w późniejszych latach 70. I te nastroje się całkowicie odwróciły. Pamiętajmy jeszcze, że po 70 roku przecież wielu Polaków wyjechało jako Niemcy, dlatego że... Był prawa włączenia rodzin. Tak, jako Spät Aussiedler i wtedy też ta sprawa była dyskutowana. Nie było to dobrze widziane w społeczeństwie, te wyjazdy. Każdy sobie zdawał sprawę, że wyjeżdżają no, po prostu do lepszego życia. Tak? Więc... Panie doktorze, i my przechodzimy do 76 roku, później są lata 80. Zaczyna pan działać w podziemiu, później wyjazd do Francji i pomaganie również z Francji Polsce. No tak, ale co pani chce usłyszeć? Co pan robił wtedy? No co ja chcę usłyszeć? Ja tylko mówię telewidząc, co pan, jak wyglądała historia pana życia. Chodzi teraz o szczegóły i to jak najbardziej ciekawe poproszę. Nie pikantne, broń Boże, tylko ciekawe. Ale pikantnych szczegółów nie ma, wie pani. Po prostu to było tak, że w czerwcu akurat byłem z przyjacielem, bo skończyłem studia i dostałem się do doktorantury. Byłem z przyjacielem w NRD z plecakiem, żeśmy po Saksonii tamtejszej wędrowali sobie. Przy okazji zapoznałem się ze społeczeństwem niemieckim, bo oczywiście kwitło tam donosicielstwo. Jak żeby się pojawili na kempingu, to jakiś taki no, 10-letni Niemiec zaczął ze mną rozmawiać i pytał się, skąd jestem i tak dalej. I nie mógł zrozumieć, jak to ja się na tym kempingu znalazłem. No i zaraz następnego dnia przyszła policja sprawdzać, czy ja przypadkiem nie przeszedłem przez granicę z Czech. Tak dalej, więc, a poza tym druga rzecz, która mnie uderzyła, to to, że jak to społeczeństwo musiało być strasznie stłamszone, to był dla mnie szok, bo na tym kempingu po każdej nocy pełne kosze butelek od wódki były. Więc, no, pili, panie doktorze, powiem panu, pili w podziemiu. A co pan robił w podziemiu? Znaczy nie, od jak tylko wróciłem do Polski, to zacząłem przepisywać komunikaty KOR-u i je rozpowszechniać. I tak naprawdę zamiast zajmować się pracą doktorską, no to przede wszystkim tłukłem na maszynie do pisania te komunikaty. Potem pojawiły się biuletyny, potem głos. Potem już nie przepisywało się na maszynie, tylko drukowało. No i... I wtedy pan ukradł powielacz, nie, to pan ukradł powielacz czy Antoniemu Macierewiczowi, czy Antoni Macierewicz panu? To jest sprawa późniejsza, to już ze stanu wojennego. Ale kto komu ukradł? Nikt nikomu nie ukradł, po prostu, wie pani, to była taka sytuacja, że wydawnictwo Głos, w którym się udzielałem przed stanem wojennym, zawiesiło swoją działalność. No i kolega świętej pamięci Bogdan Zalega, który był jednym z drukarzy organizatorów, przeszedł, że tak powiem, do mojej organizacji ze swoim powielaczem. A
inna rzecz, to jeszcze jeden powiadacz dostałem od Janka Malińskiego, mojego byłego studenta, wypożyczony taki mały, ale oczywiście już mu nie oddałem, tylko wysłałem do Krakowa. No właśnie, proszę państwa, widzicie, pan doktor anektował powielacz ministra Macierewicza, zaanektował powielacz swojego studenta. Ciekawa jestem, czy pan prezydent wiedział o tej drugiej części działalności pana, dając panu odznaczenie, ponieważ ja słyszałam tylko o jednym powielaczu. Muszę państwu powiedzieć, że byłam świadkiem spotkania pana ministra Antoniego Macierewicza z panem doktorem Jerzym Targalskim, kiedy pan Antoni powiedział, pan minister Macierewicz powiedział: Jurek, ukradłeś mi powielacz, oddaj mi go. No, gdybym miał, to bym teraz mógł oddać, aczkolwiek nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co się może jeszcze przydać, z tym, że teraz technika jest zupełnie inna. Wiecie. Myśli pan, że znowu o tym, że trzeba drukować na powielaczach i różnego rodzaju podziemne ulotki kolportować, mówi Strajk Kobiet, a nie sądzę, żeby pan się identyfikował ze Strajkiem Kobiet, bo sam nigdy pan mówi... Nigdy nie wiadomo, co nas czeka, pani Dorota. Bo sam pan mówi, że to jest towarzystwo psychiatryczne, a pan nie jest doktorem psychiatrii. Ale wróćmy do jeszcze lat opozycyjnych. Kiedy pan wyjechał do Francji? W 84 roku. Starałem się... Paszport to mi bezpieka dała bez problemu, bo chcieli się mnie pozbyć. Natomiast ambasada francuska nie chciała mi dać wizy. Miałem takie zaproszenie od profesora Legrand na leczenie do Francji. No i tam mi tłumaczyli, przedstawiciel ambasady mi tłumaczył, że proszę pana, no pan nie był w więzieniu, więc niech pan najpierw dostanie do więzienia, to my pana wyciągniemy i wtedy będziemy panu mogli dać wizę. No i co się stało? No nie, no oczywiście nie zaakceptowałem tego rozwiązania, ale poruszyłem znajomości i przez Instytut Historyczny, tam wprawdzie uważano mnie za wariata zawsze, ale... Dlaczego? Ale dlaczego uważano pana za wariata, panie doktorze? Słucham? Dlaczego uważano pana za wariata? No dlatego, że mówię o rzeczach niemożliwych do realizacji, prawda? Chodzi o ten radykalizm, no bo jak tu można komunizm obalić, jak wiadomo, że komunizm jest wieczny, prawda? Jak można twierdzić, że Związek Sowiecki się rozpadnie, kiedy wiadomo, że nigdy się nie rozpadnie, bo Moskwa nie pozwoli na to, żeby się rozpadł. I inne takie obiegowe opinie. No ale było coś takiego jak solidarność, to znaczy... bez względu na różnice w poglądach, no to jednak byłem uważany za tego pracownika Instytutu Historycznego, no i załatwiono mi tą wizę w ambasadzie francuskiej bez konieczności udania się do więzienia. I wyjechał pan do Francji i się zaczął zupełnie nowy etap w pana życiu, bo wtedy... No tak, wtedy nawiązałem kontakt z Bronkiem Lichtsteinem i pracowałem w kontakcie. Chciałem tylko powiedzieć jedno, no byłem dwa razy aresztowany, ale za pierwszym razem to z mojej winy, więc słusznie mi się należało, bo za głupotę własną. A za co? Ale za co? Ale proszę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe. Nie, no po prostu wysłałem list do kolegi z bibułu i napisałem tam, że przyjadę, to mu przywiozę więcej. Nie podpisałem się, rzecz jasna, ale no była to głupota i wiadomo było, że korespondencja jest sprawdzana. Ja liczyłem na to, że nie będzie sprawdzana, bo plan miałem taki, chciałem przerzucać bibułę do NRD, a on nie pracował w ówczesnym województwie Gorzów Wielkopolski, tam, w tamtym rejonie. I mamy minutę, panie doktorze, szybciutko drugie aresztowanie i musimy kończyć. A drugie aresztowanie to było, już przestrzegałem zasad BHP, ale po prostu sąsiedzi, pani, która nam udzieliła miejsca na drukarnię głosu, donieśli na nią, bo tam były jakieś nieporozumienia w sprawie, sprawach finansowych. I musimy kończyć, tylko jeszcze ostatnie pytanie, krótkie. Miał pan wtedy koty?
Koty miałem od urodzenia, bo moja mama miała zawsze koty i moja babcia też miała koty. No widzi pan, był pan po prostu okoconą rodziną. I to już koniec naszego programu, proszę państwa. Składamy bardzo serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego, dużo łask, zdrowia w Boże Narodzenie i w całym 2021 roku. Szczęśliwy się Bożego Narodzenia. A ja państwa zapraszam na kolejny odcinek Dziennikarskiego Pokera już 12 stycznia i na koniec powiem, sami państwo widzicie, jak można nie było wykorzystać historii życia pana doktora Jerzego Targalskiego do napisania właśnie takiej książki i obiecuję, że będą również następne. Do zobaczenia.